Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estge. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie preparatowi, jakim jest żel aktywny. Żel aktywny stosowany przez nas w gabinecie przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów. Jest to żel, który ma na celu regulację stanu zapalnego, działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne. Świetnie sprawdzi się przy skórach z trądzikiem różowatym, z różnymi dermatozami, atopowe zapalenie skóry, egzema, trudno gojące się rany, tam gdzie tak naprawdę potrzebny jest preparat do zadań specjalnych. Będzie on także wspierał układ immunologiczny, uczył skórę, jak radzić sobie najlepiej w warunkach trudnych, czyli tak możemy zrobić sobie taki trening immunologiczny dzięki niemu. Jest on obecnie w nowej formule. Poprzednia formuła opierała się o laktoferynę, kwas hialuronowy, argininę. W najnowszej wersji tego żelu mamy tych składników znacznie więcej. Laktoferyna także została zamieniona na kolostrum, ponieważ laktoferyna jest jednym ze składników kolostrum. Kolostrum ma o wiele szersze zastosowanie. Będzie ono regulowało wchłanianie żelaza, polepszając także gojenie. Hamuje produkcję mediatorów zapalnych, wpływa na procesy immunologiczne, zawiera bardzo dużo witamin, minerałów, składników odżywczych, polinukleotydy, peptydy. Jest po prostu tak bogatym składnikiem, że można by na temat samego kolostrum całkiem spory wykład tutaj wygłosić. Ma także takie składniki jak czynniki wzrostu. I te czynniki wzrostu będą miały znaczenie dla nas zarówno w procesie samego zwalczania stanu zapalnego, czy też regulacji skóry, ale także później w procesie gojenia. Ponieważ czynnik wzrostu komórek EGF jest czynnikiem, który będzie nam pobudzał proliferację komórek, czyli będą nam mnażały się odpowiednie ilości nowych komórek do odbudowania skóry po stanie zapalnym. I w stanie zapalnym także będzie pomagał nam, aby namnażały się one w sposób prawidłowy. Drugim czynnikiem wzrostu, który też uważam, że jest tutaj bardzo ważny i warto o nim wspomnieć, jest VEGF, czyli czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego. Dlaczego o nim mówię? Przede wszystkim dlatego, że jak wiemy, nasza skóra zasilana przez naczynia krwionośne i te kapilary, prekapilary, które znajdują się pod naskórkiem, odżywiają głównie te górne warstwy i naskórek, jak i te naczynia głębsze, potrzebują być w dobrej kondycji, aby dostarczać nam składników odżywczych niezbędnych do odbudowy, a także składników, które poprzez układ immunologiczny są wywoływane jako potrzebne do redukcji tego stanu zapalnego. Czyli będą to cytokiny, interleukiny i inne składniki, które później odpowiadają za odbudowę. Więc jeżeli chcemy ten proces zapalny zwalczać, regulować bądź wpływać na proces gojenia, potrzebujemy zdecydowanie dobrej kondycji naczyń krwionośnych. Kolostrum także wspiera nam proces angiogenezy, który występuje naturalnie po, no i w trakcie i po zniesieniu stanu zapalnego przez kilka dni. Tutaj ta angiogeneza jest wspierana przez kolostrum i dzięki temu większa ilość naczyń jest w stanie się wytworzyć i nie cofać tak szybko z tego miejsca, aby optymalnie zasilić skórę w jak najlepszy potencjał do autoregeneracji. Kolostrum będzie wpływało także na zmiany posłoneczne, będzie wspierało w alergiach, ma tutaj właściwości przeciwobrzękowe. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Witaminy A, E, D, A, E, K będą się także z kolostrum tutaj do naszej skóry dostawać, a wiemy, że odpowiadają chociażby za optymalne nawilżenie i także proces regulacji keratynizacji, czyli prawidłowe różnicowanie się komórek na skórka. Co jeszcze takiego ważnego mogłabym powiedzieć? O samym kolostrum myślę, że
Myślę, że wystarczy. To ono będzie przede wszystkim tutaj tym takim najważniejszym składnikiem, który został poszerzony. Ma właściwość też przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjnie, będzie więc regulować naszą florę bakteryjną, czyli ten niewidzialny płaszcz, który znajduje się na skórze, a jest niesamowicie istotny do utrzymania homeostazy, czyli prawidłowej pracy skóry we wszystkich innych warstwach, ponieważ wiemy, że każdy element jest niezbędny do tego, aby utrzymać taką jak najbardziej zdrową fizjologicznie skórę. Dodany został taki składnik jak SIG1459. Jest to jeden z takich nowszych, jeżeli chodzi o technologię wytwarzania składników, składnik nowej generacji. SIG jest analogiem izoprenylocysteiny i ma ona wpływ przede wszystkim wpływ zmniejszenia żywotności bakterii trądzikowych, czyli propionibakterium czy cuticobakterium akne, w zależności od tutaj nazewnictwa. Będzie więc ograniczać ilość powstających zaskórników, stanów zapalnych czy innych zmian w przebiegu chociażby trądziku czy trądziku różowatego. Hamuje także rozwój innych patologicznych patologii w mikroflorze, natomiast można powiedzieć, że działa bardzo podobnie do antybiotyku. Oczywiście antybiotykiem nie jest, ale wiemy, że w niektórych przypadkach, kiedy te przerosty bakteryjne są już naprawdę na wysokim poziomie, czasami takie właściwości hamujące, ale nie całkowicie niszczące tą florę, ponieważ każda z tych bakterii jest nam w jakimś tam stopniu potrzebna i ma swoje oczywiście zadania, ale po to, żeby nie była ta ekspresja ich namnażania nadmierna. Ze składników, które doszły także do składu, do tej nowej formuły, będą też N-acetylocysteina i N-acetyloglukozamina. N-acetylocysteina jest przede wszystkim antyoksydantem, zapobiega obumieraniu komórek, czyli będzie wspierać naszą skórę w procesie odbudowy, czyli wtedy, kiedy już także uporamy się ze stanem zapalnym, ale także w trakcie jego trwania, kiedy ze względu na istniejący stan zapalny cały czas komórki obumierają, są cały czas wymieniane na nowe, potrzebny nam jest budulec do tego, aby te nowe mogły zająć ich miejsce, aby po zakończonym procesie zapalnym zostały jak najmniejsze szkody, bo wiemy dobrze, że po większości takich zmian skórnych zostaje albo blizna, albo przebarwienie pozapalne, zagęszczona sieć naczyń krwionośnych. Często ta estetyka niestety nie jest tak szybko odbudowywana, jak sam ten stan zapalny odchodzi od nas z czasem. I N-acetylocysteina będzie świetnym budulcem jest składkiem keratyny, więc będzie dla niej dobrym budulcem do tego, aby jak najszybciej odbudować zniszczenia powstałe w wyniku przebiegu właśnie stanu zapalnego. Zwiększa dzięki temu nam właściwości samonaprawcze i wpływa także na gęstość. A jeżeli na gęstość, to także blizny, które w skórze właściwej czasami zostają, ponieważ jak wiemy, stan zapalny znajduje się najczęściej tutaj nie bezpośrednio w skórze właściwej, ale sam gruczoł łojowy jest osadzony w tej skórze właściwej, więc konsekwencje tego stanu także są rozszerzone na miejsca, lokalizacji, w jakiej się on znajduje. N-acetyloglukozamina natomiast ma tutaj troszeczkę inne właściwości, mimo że także jest świetnym antyoksydantem. Przede wszystkim będzie nam wspierała, jest promotorem syntezy kwasu hialuronowego, czyli będzie promowała wytwarzanie go bezpośrednio przez keratynocyty, a także przez fibroblasty. I co dzięki temu zyskujemy? Przede wszystkim to, że jeżeli macierz zewnątrzkomórkowa jest sprężysta, jest bogata, ma odpowiednią ilość kwasu hialuronowego, może oplatać kolagen, czyli mniejsze prawdopodobieństwo blizn.
plus oczywiście dobra plastyczność skóry właściwej. W naskórku optymalny poziom nawilżenia wspomaga prawidłowe przechodzenie wszystkich procesów. Dobrze nawodniona skóra, dzięki temu, że ten kwas będzie nam wilgoć absorbował i nie będzie ona tak szybko uciekała, nawet jeżeli bariera hydrolipidowa jest w naszej dermatozie uszkodzona, dzięki temu, że jest miękkość, plastyczność i dobra ilość wody, mamy odpowiedni przepływ, czyli komórki ze sobą lepiej się komunikują, wszystkie składniki przepływają lepiej, jest mniejsza, to nie jest wszystko takie gęste, jest lepsza płynność przepływu informacji i składników, które wspierają nas w odbudowie. Sam kwas hialuronowy też będzie, jest też dodany jako składnik taki samodzielny, będzie nam poza utrzymaniem plastyczności także optymalnie nawilżał, bo wiemy, że bardzo często występują skóry trądzikowe, ale przesuszone. Nie wszystkie skóry poprzez ten zwiększony łojotok są w stanie optymalnie się nawilżyć. Więc tutaj ten powrót nawilżenia także będzie dawał komfort, mniejsze ściągnięcie, mniejszą szorstkość, mniejszą taką suchość skóry, co także zapobiegnie jakimś ewentualnym mikrourazom czy innym rzeczom, które są później potencjalnie wrotami do kolejnego nadkażenia, więc ta funkcja też nam się tutaj bardzo przy stanach zapalnych przyda. Mamy także składnik taki jak neuroprolin. Neuropralina jest składnikiem wyciszającym, można powiedzieć odstresowującym, ponieważ skóra, która nie znajduje się w homeostazie, czyli jest w jakimś stanie patologicznym dla siebie, jest w stresie. Tak jak my jesteśmy w stresie w sytuacjach, które nie do końca są dla nas naturalne czy nam odpowiadają, tak samo skóra, kiedy nie radzi sobie, próbuje, bardzo się stara, ale nie ma do tego narzędzi, materiałów lub jest jakiś czynnik, który ciągle wyzwala ten stres, czy to czynnik zewnętrzny, środowiskowy, czy to czynnik endogenny, który pochodzi z jakiejś patologii, nie wiem, na poziomie jelit, wątroby, czy jakichś tam innych narządów i ten stan zapalny w organizmie się wzmaga, skóra także bezpośrednio poprzez swój własny system immunologiczny to wyczuwa i także jest w stresie. Także aby zredukować poziom tego stresu, dajemy neuroprolinę, która wspomaga produkcję beta-endorfin i będzie nam tą skórę, powiedzmy, że relaksować, czyli wprowadzać w niej większą harmonię na poziomie układu nerwowego chociażby. A kiedy będzie już taka pięknie odbudowana, zrelaksowana i zasilona w odpowiednie składniki, warto, aby jeszcze raz wrócić do składnika, który znajduje się w bardzo wielu naszych preparatach, ponieważ ma fantastyczne działanie. Jest to L-arginina. L-arginina wspomaga nam gojenie, także nawilża, wbudowuje się w przestrzenie międzykomórkowe, powodując pośrednio odbudowę bariery hydrolipidowej. Wspiera nam także angiogenezę, czyli znów te naczynia krwionośne, które są niezbędne w odpowiedniej formie, w odpowiedniej przepuszczalności, w odpowiedniej swojej trofice do tego, by móc zasilać nas cały czas w te endogenne składniki i ten proces gojenia nam regulować. Arginina także świetnie nawilża, wycisza rumień, zwiększa odporność skóry. Także tak wzbogacony żel aktywny znajdziecie do użytku profesjonalnego. Opakowanie ma 75 ml, pompka 0,8 ml. Zastosowanie 4-5 pompek zależy od tego, jaki zabieg przeprowadzacie, dla kogo, jakie obszary chcecie przepracować, więc tutaj z tym zużyciem będzie różnie. Żel wprowadzamy zawsze za pomocą sonoforezy, mezoterapii bezigłowej czy podobnych, chociaż tak naprawdę najbardziej tych dwóch metod. Poprzez mechaniczne wtłoczenie zwiększa się jego absorpcja. Aminokwasy są dosyć spore, więc taka aplikacja manualna niekoniecznie przyniesie pełne spektrum działania. Oczywiście część składników przeniknie, natomiast dla najbardziej optymalnego zastosowania sugerujemy tutaj pracę z ultradźwiękami i z elektroporacją. Preparat używamy wyłącznie w gabinetach w trakcie zabiegów, przede wszystkim w procedurze, w programie numer 1, ale znajdzie on zastosowanie także w
procedurach innych, chociażby na przykład przy trądziku różowatym, który jest w programie numer 4 i tam także możemy go wykorzystać na przykład przy trądziku różowatym z występującymi grudkami, krostkami w tych obszarach. Inaczej będzie na przykład już z rumieniem. No dobrze, myślę, że to już wszystko dzisiaj na temat nowej formuły żelu aktywnego. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Osoby zainteresowane zakupem, współpracą z marką, zachęcam do odwiedzenia strony www.estgen.pl. Strona także w nowej wersji. Możecie tam skorzystać ze sklepu, a osoby, które mają swoich opiekunów regionalnych, zapraszam do kontaktu z opiekunami bezpośrednio w danym województwie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.